Sophie? Kto to zrobił? Ty. Ty. I stróżowie prawa. Twoi kumple zaatakowali bazar. Większość zginęła, próbując go bronić. Mówiłam. Mówiłam ci, że to mordercy. Te ich puste słowa, że niby chcą pokoju. A teraz spójrz. Spójrz, co zrobili z bazarem. Z moim domem. Czy to ci wygląda na pokój, Aiden? Tyle lat ciężkiej pracy. Tyle lat walki. Po co tu w ogóle przylazłeś? Szukam doktor Weroniki Ryan. No to masz zajebistego fuksa. Przeżyła. Gdzie teraz jest? Dlaczego mam ci powiedzieć? Sophie, nie ja rozpętałem tę wojnę. Próbowałem was ostrzec. Wiesz co? Dobra. Ta suka Ryan pomagała kiedyś espekom. Mówiła, że są tacy jak my. A to nieprawda. Cokolwiek od niej chcesz, pewnie i tak przez ciebie zginie, jak znam życie. No i dobrze. Tego jej życzę. A z tego, co wiem, to jeszcze renegaci próbują ją sprzątnąć. Ostatnio ukrywała się w budynku na północ od Quarry End. Courtesan Row Street. Dzięki. Zejdź mi z oczu. Żałosny gnoju. Wybacz mi, matko. Tyle pracy. Tyle zmarnowanej pracy. Thank you.
będziesz karał. Rozumiesz? Jego świata zmuszę! To tylko kwestia czasu. Twardy jesteś, muszę to przyznać. Mam przynieść gorący pogrzebacz. To przyspieszy sprawy. Najpierw renegaci, a teraz ty. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Nie bój się. Gdzie Weronika? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Musi mi pomóc, a jej chyba przyda się moja pomoc. Nic jej nie jest? Udało jej się uciec. Muszę ją znaleźć. Wiesz, gdzie teraz jest? Nie, ale możemy spróbować się z nią skontaktować. Weronika? Weronika? Jesteś bezpieczna? Weronika? Cholera. Coś tu nie gra. Tak. Jestem bezpieczna. A ty? Teraz już tak. Jest tu ktoś, kto chce z tobą pomówić. Doktor Ryan? Jestem Aiden. Wiem, że ścigają cię renegaci. Szybko, Aiden. Kolejni renegaci mogą się tu zjawić. Frank mówił, że pracowałaś dla GRE. Potrzebny mi dostęp do bazy danych GRE w obserwatorium. Mam klucz GRE. Klucz dostępu GRE? Tak mi powiedziano. Myślisz, że... Spotkajmy się. Będę w małym budynku przy zaporze, niedaleko obserwatorium. Dobra, to ja... Halo? Ostrożnie, Aiden. To miejsce jest pełne chemikaliów. Będę uważał. Dzięki za ostrzeżenie, Vincenzo. No, wygląda na to, że mimo wszystko... Ocaliłeś mi życie. Bywaj, Aiden. Żegnaj. Thank you.
Przy zaporze. Spotkajmy się i pójdziemy do obserwatorium. Tego miejsca właśnie szukasz. Ale obserwatorium jest pełne chemikaliów. Znajdziesz mnie w dwupiętrowym budynku wciśniętym między zaporę a promenadę.
To ty pomogłeś stróżom prawa. Tak, ale po to, żeby tu dotrzeć. Aitor chciał zrobić coś dobrego dla Old Villedor, ale nienawiść między bazarem a SPK-ami była za silna. Siedzieliśmy na beczce prochu. A renegaci? Dlaczego cię ścigają? Pewnie z tego samego powodu, co ty. Chcą dostępu do bazy danych GRE. Po co ci ta baza, Aiden? Dlaczego tyle ryzykujesz?
Szukam mojej siostry. Twoja siostra była w Gierę? Ona była ich więźniem. Nie widziałem jej od 15 lat. Więźniem? Znaczy obiektem badań? Nie wiem, co tam znajdę. Jest moją jedyną rodziną. Jedyną odpowiedzią na pytanie, co zrobił nam Waltz. Waltz? Trzymał nas tam. Lubił eksperymentować na dzieciach. Wiedziałaś o tym? Byłam pracownikiem średniego szczebla. Przykro mi. Chcesz wiedzieć coś jeszcze, czy możemy iść? To jak chcesz nas wprowadzić do obserwatorium? Słuchaj, do kompleksu prowadzi tunel bezpieczeństwa. Zamknięto go lata temu. Daj mi klucz, Aiden. Jesteś pewny, że klucz działa? Raczej tak. Może problemem jest brak prądu w budynku. Można się tam dostać w inny sposób? Zależy, jak bardzo chcemy ryzykować. Moim zdaniem bardzo. Dobra, to chodź ze mną. Muszę ci coś pokazać. Widzisz tamte kopuły? Tak, ale to miejsce tonie w chemikaliach. Gierę miało na to rozwiązanie. Kiedy tworzyli genmod THV, musieli chronić przed nim swoich pracowników. THV... że jak? Chemikalia. Wymyślili blokery. Po podaniu miały przez kilka minut chronić ludzi przed oparami. Na szczęście mam jeszcze dwie dawki. Czułam, że kiedyś mogą się przydać. Pewnie są warte małą fortunę. Są niezwykle rzadkie. Na razie potrzebna będzie jedna. Dla ciebie. Nie idziesz ze mną? Nie, dołączę później, ale najpierw musisz przywrócić zasilanie w budynku. Wiesz, ja miewam ataki paniki w ciasnych pomieszczeniach i w ciemności. Pewnie uznasz mnie za tchórza. No co ty, tchórz by tu nie przyszedł. No, do roboty. Jak będziesz w środku, najpierw przywróć prąd. Wyciągnij rękę. Pamiętaj, zastrzyk chroni cię przed chemikaliami tylko przez jakiś czas. To może wezmę też drugi? Nie, na pewno nie naraz. To jest zbyt mocne. Jak najszybciej dostań się do mniejszej kopuły, a z niej do tej wyżej. Znajdziesz drzwi prowadzące do środka. Tam będziesz bezpieczny. Później kieruj się do bloku B. Tam powinien znajdować się główny bezpiecznik. Jak tylko włączysz zasilanie, odblokują się drzwi bezpieczeństwa. A ja przyjdę tym tunelem, który ci pokazałam. A teraz idź. Bloker już działa. Bloker działa.
Bloker działa. Ostrzeżenie. Awaria głównego obwodu zasilania w bloku B. Uruchomiono protokół awaryjny. Weronika, przeszedłem przez chemikalia do pierwszej kopuły. Świetnie. To teraz idź do drugiej. Znajdź drzwi, włas, czy co tam prowadzi do podziemi. Dobra. Weronika, znalazłem wejście. Nieźle idzie. A w ogóle to skąd tak dobrze znasz to miejsce? Byłam tam tylko raz. Dawno temu. Ale mam dobrą pamięć. Brzmi świetnie. Wiesz, czasem to przekleństwo. Serio. Weronika, mam tu hordę zarażonych. Liczyłam, że będzie już pusto. No, niestety. Nie wiem, czy się przebije. Użyj latarki UV w przypadku. Utrzymaj ich na dystans. Tylko nie zatrzymuj się, Aiden.
Weronika, udało się. Prąd już wrócił. Świetnie. Tunel bezpieczeństwa jest otwarty. Spróbuję zjechać do ciebie windą. Niezły ul się tu zrobił. Mnóstwo zarażonych. Ale pozbyłem się ich. To kiedyś byli ludzie, Aiden. Należy im się szacunek. Aiden? Co? Co się dzieje? Winda! Spanęła! Widzę. Pewnie bezpiecznik. Sprawdzam to. Zrób coś. Szybko. Proszę. Spokojnie. Naprawię to. Proszę. Nie zostawiaj mnie tu. Nic się nie bój. Tylko daj mi chwilę. Nie zostawiaj mnie. Nie zostawiaj. Pracuję nad tym. Po prostu mnie wypuść! Wypuść mnie! Ja się tu nie obijam, Weronika. Spróbuj oddychać. Powoli. Nie zostawiaj mnie! Nie zostawiaj mnie tu! Krzyki tu nie pomogą. Tylko ściągną zarażonych. Uspokój się. Nie zostawię cię. Prąd wrócił, żyjesz? Weronika? Spotkamy się przy windach. Widzisz? Mówiłem, że będzie dobrze. Po prostu byłaś.
Masz klaustrofobię od dziecka? Poważnie? Od ponad 10 lat. Jak to się zaczęło? Aiden, na litość boską, możemy o tym teraz nie mu... Gdzie jest ta baza danych? Daj mi chwilę. Pod nami. Jeszcze głębiej? Jeszcze 6 pięter niżej. Kawał niezłej technologii. Przed GRE tym kompleksem zarządzało wojsko. Monitorowali stąd zagrożenia. Ataki rakietowe, takie tam. Dlatego nazywano go obserwatorium. Później nadszedł wirus i wraz z nim koniec. Co się tu wtedy właściwie stało? No, GRE straciło kontrolę nad sytuacją i wszystko szlak trafił. Z tego co wiem, naukowcy początkowo zabarykadowali się w środku. Ale szybko warunki zbliżyły się do tych panujących w mieście. Więc niektórzy po cichu się a tych, którzy zostali, niedawno się pozbyłeś, łapiesz? Czyli przed gier... Tak. W czasie zimnej wojny... Zimnej wojny? To taki okres w ubiegłym. W tamtych czasach wojny toczono na wielko... Nie chodziło tylko o tak zwane zwykłe sprawy, jak dostęp do wody, lampy. W pewnym sensie było tak jak teraz. Co za historia? Takie miejsca jak to nazywano świadkami historii. Świetnie. Znów ciemnica. Czekaj, spróbuję coś wykombinować. Gdybyśmy mieli tu prąd, moglibyśmy zasilić całe piętro. Musimy jakoś otworzyć te drzwi. Może z drugiej strony. To jedyna droga do bazy danych, Aiden. Musimy otworzyć te drzwi.
wróci zasilanie. Nie lubię ciemności, pamiętasz? Trochę tu ciasnawo. Weronika, jak się trzymasz? Chcę tylko dostać się do bazy i wydostać stąd. Świetnie ci idzie. Mów do mnie. Dlaczego tak naprawdę mi pomagasz? Sporo ryzykujesz. Frank powiedział mi, że to dla ciebie ważne. I tyle. Pewnie niewiele wiesz o Franku i nocnych biegaczach. Zawdzięczamy im właściwie wszystko. Sprytnie. Obszedłeś obwód. No, nieraz ocaliło mi to tyłek. Weronika? Idziemy? Tak. Zróbmy swoje i wynośmy się stąd. Tędy. Tam jest główny komputer. W końcu poznasz los swojej siostry. Mam tylko ją. A twoje rodzice?
Ich nie pamiętam. Tylko ją. Byliśmy zgraną drużyną. Bez niej jest... Sam nie wiem. Czego nie wiesz? No... Nie wiem, kim jestem. Jesteśmy innymi ludźmi, niż byliśmy 15 lat temu. Wszyscy się zagubiliśmy. To tutaj. Znów zamknięte. Co znowu? Terminal jest nieaktywny. System bezpieczeństwa odciął ten obszar. No to działam. Mam pewien pomysł. Spróbuj znaleźć pokój oficerski. Jest tam stanowisko ochrony. Może stamtąd uda nam się otworzyć zamki. Powinieneś móc użyć tam swojego klucza GRE. Naprawdę sporo wiesz o tym budynku. Proszę, włóż klucz i wybierz na ekranie odblokowanie awaryjne. Wszystko ci wytłumaczę, jak skończymy. Tak, ale chyba mamy inny problem. Utknąłem tu. Muszę się stąd wydostać. Mogę ci jakoś pomóc? Nie sądzę. Zostań tam, gdzie jesteś.
doktor Weronika Ryan. Kierowniczka, sekcja laboratorium polowego? Pracownik średniego szczebla z GRE. Taki chuj! To chyba biuro Weroniki. Nie byłaś ze mną szczera, kobieto. Co to za chłopiec? Może jej syn? Aiden. Zabawne. Pracowała tu jeszcze jedna Weronika Ryan. Kierowniczka z sekcji laboratorium polowego. Zamierzałam ci powiedzieć. Dlaczego mi pomagasz? Pracujesz z Wolcem? Z Wolcem nie, nigdy. Wtedy też z nim nie pracowałam. Miał własny zespół badawczy. Ale wiedziałaś o eksperymentach, że wykorzystywali dzieci, mnie i moją siostrę. Dlatego tu jestem, Aiden. Ja nie mogę zapomnieć o tym, co robiliśmy. Zawiedliśmy was. Te wszystkie cierpiące dzieci i ani jednego lekarstwa. Lekarstwa? Mieliśmy kurwa po 5 lat. Małe dzieci wykazywały naturalną odporność na wirusa. Widzieliśmy korelację między wiekiem, rozwojem mózgu, a przebiegiem infekcji. Dlatego eksperymentowali na was. GRE, cały świat was potrzebował. Byliście naszą jedyną nadzieją. Przykro mi. I było warto? Zbliżyliście się do wynalezienia leku? Byliśmy blisko, ale wirus w końcu dotarł do kompleksu. A ty brałaś udział w tych eksperymentach? Nie. Testy na dzieciach wykonywano w laboratorium. Tutaj gromadziliśmy dane i opracowywaliśmy badania. Byłam tu, kiedy to się stało. Ludzie zaczęli się przemieniać. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Jeden po drugim. Zostaliśmy zamknięci, ukrywaliśmy się. Przekradaliśmy tymi mrocznymi korytarzami i wentylacją. Mój syn był tu ze mną. Paul też miał wtedy 5 lat. Co się z nim stało? Znalazłam szyb prowadzący do głównego wejścia. Kazałam Paulowi na mnie zaczekać. Pocałowałam go. Kazałam czekać, aż upewnię się, że jest bezpiecznie. Uczepił się mnie, nie chciał puścić. Kiedy wróciłam, już go nie było. Zniknęłam tylko na 15 minut. Cały tydzień go szukałam. A przez resztę życia opłakiwałam. Powinnam wiedzieć. Był tylko dzieckiem. Bał się, był sam. Przykro mi. Próbowałaś go stąd wydostać. Dobrze. Chodźmy. To co, wchodzimy? Obyś znalazł to, czego szukasz.
Są tam wszystkie dane GRE, Aiden. Co jest? Cholera, nie wiem. Spróbuj znowu. Nic z tego. Jebać, to idę. Nie, czekaj. Mam dość czekania. Czas na odpowiedzi. No, no. Zaczynamy. Weronika, co się dzieje? Odezwij się, Weronika, jesteś cała? Chyba włączyliśmy alarm. Inicjowanie procedury dokonane. Procedura dekontaminacji nie brzmi dobrze. Racja. Chemiczna dekontaminacja zabija. Jak ją powstrzymać? Nie wiem. Weronika? Weronika! Zachowaj spokój. Weronika? Nie dam rady. Zrób coś! Myśl szybciej! Blokery! Mam jeden. Musisz znaleźć jakiś dla siebie. Wiesz, gdzie mam szukać? Sterownia! Może tam je trzymali. Idź, znajdź sterownię. Idź na górę! Szybko! Sterownia! Na górze! Świetnie! A teraz najlepsze. Tak, tak, użyłem blokera. Jezu, chłopak, jesteśmy bezpieczni. Dobrze wiedzieć. To co, gotowy? Żartujesz? Dawaj. Trzymaj kciuki. Chwila prawdy. Szlak, zepsuty. Jaja sobie robisz? Owszem, to stary system. Czekaj, daj mi klucz. Jest lista pacjentów i personelu. To kogo sprawdzimy pierwszego? To sprawdź mnie, Aiden.
Aiden. Jest jeden wpis wśród najmłodszych dzieci. Rok 20. Aiden Caldwell. Tak się nazywasz? No, na to wychodzi. Co piszą? Dane zastrzeżone. Jedyny wpis... Ostrzeżenie. Pacjent wykazuje ponadprzeciętną tolerancję na środek. Wykonano większość testów. Wzorowe wyniki. Aiden? Wszystko gra? Tak, chyba tak. Coś jeszcze? Nie. Tyle. Wpisz Mia. To twoja siostra? Tak. Nic. Niemożliwe. Była wtedy ze mną. Dobra, szukam. Przykro mi, Aiden. Nie ma pacjentki o imieniu Mia. Kurwa! Niemożliwe! Walca. Sprawdzam. Jeden wpis. Testy kliniczne. Środek 1354. Testy zarzucone. Wszyscy pacjenci wypisani z ośrodka. Sprawdź wszystkie nazwiska. Pacjent wypisany. Wszyscy? Tak. Cholera. Nic o tym, gdzie ich wysłano? Albo o tym środku, 1354. Przykro mi, Aiden. Jest coś jeszcze. Środek testowano także na zarażonych w innych obiektach GRE w mieście. Bez efektu. Projekt prowadzono i nadzorowano w X-13. Ostatecznie go zamknięto. Tak jak samo X-13. Coś więcej o tym X-13? Tutaj? Wątpię. Ale słyszałam o tym. W X-13 był sztab operacji GRE. A ten środek, wiesz co to jest? Prowadzono tyle testów i badań klinicznych. Poszukam wyników badań w bazie danych. Coś nie gra. Jak to? Jest wzmianka o aktywacji. Kolejnej procedury? Patrzę... Sporo danych. Rozpoczęta i wstrzymana 11 lat temu. Wznowiona kilka dni temu. W X-10 jest mapa. Zaznaczono kilka lokalizacji, w tym obserwatorium. Co to znaczy do diabła? Nie mam pojęcia, ale... Uwaga, Indros. Uwaga, Indros. Zarażeni? Muszą się gdzieś tu ukrywać. Ach, renegaci. Musieli nas śledzić. Nie ma czasu. Szybko, bierz klucz, znajdź bezpieczne miejsce i się ukryj. Ja się nimi zajmę. Aiden, nie wiemy, ilu ich jest. Poradzę sobie. Thank you.
Weronika? Wszystko gra? Tak, ale mam złe wieści. Te lokalizacje z systemu GRE to chyba są cele. Cele nalotów rakietowych. Nalotów rakietowych? O czym ty mówisz? Protokół bezpieczeństwa. Mamy mało czasu. Słuchaj, tutaj masz River End i Garrison. To w Central Loop. Tam mieszkają ludzie. Musisz ostrzec Franka. Dobrze. Zrobię to. Frank? Frank, wasza okolica jest zaznaczona na jakiejś mapie taktycznej. Każ ludziom uciekać. Co? Nie ma czasu na tłumaczenie. Każ wszystkim uciekać, Frank. Cholera. Dobra, jeden. Robi się. Kurwa, otwieraj to! Zaczekaj tu. Spróbuję zaskoczyć ich z góry i ich załatwić. Nie wychylaj się. Czyżby? Chcesz autograf? Rozerwę się na pół! Rozdobię się twoimi plakami! Nie mogę wolać! Aiden! Jestem uwięziona! Nie podoba mi się to! Wytrzymaj! Teraz pokażę, że to wykończę cię! Mam dość tego pierdolenia! Weronika? Chyba mamy spokój, ale musimy ruszać. Weronika? Jesteś tam?
Weronika? Odezwij się! Musiałam stamtąd wyjść, Aiden. Wybacz. Czułam się tam uwięziona. Dobra, gdzie jesteś? Poszłam w stronę wind, ale... Weronika? Co się dzieje? Ktoś tu jest, Aiden. O nie. Nie, nie, nie! Weronika! Była tu. To jej radio. Znaleźć ją. Słyszeliście, Stefa? Idziemy! Dopadź tu, szybko! Niebezpieczeństwo. Proszę zachować spokój. Nie korzystać z nich. Kierować się do najbliższego wyjścia. Cholera! Weronika, powiedz coś! Wytrzymaj, Weronika. Już idę. Gdzie jest ten klucz? Gdzie jest ten klucz? Biegnij! Kurwa, Weronika! Uciekaj! Weronika, uciekaj! Daj mi ten jebany klucz! Dawaj mi go! Biegnij, zatrzymam go! Po co ci ten klucz, Future? Co zrobiłeś z Miją? Biedny chłopaczek. To bez sensu, Aiden! Daj mi ten jedyny klucz! Coś ty zrobił z moją siostrą! Jej już nie ma. Nie! Zabiję! Rozczarowujące! Powinieneś był zdechnąć lata temu!
się. Będzie dobrze. Tylko wytrzymaj. Aiden. Spokojnie, Aiden. Spokojnie. Aiden! Nie! Aiden! Aiden, gdzie jesteś? Aiden! 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 Hej! Mam tu sygnał! Szybko! Pod gruzami! Tu jest! Aiden! Zostań ze mną! Walt ma klucz, Lawan. Kurwa, ciężki jesteś. Już prawie. Trzymaj się. Wytrzymaj. Wróciłeś. Dzięki Bogu. Naprawdę musisz przestać to robić. Martwiłam się, a to się często nie zdarza. Nie zbliżaj się, Lawan. Wow. Nie liczyłam na kwiaty, ale wyciągnęłam cię spod gruzu i przyniosłam tu na plecach, więc chyba należy mi się chociaż marne dziękuję. Nic nie rozumiesz, Lawan. Ja... No co? Ja... Zabiłem Weronikę. Co? Zabiłem ją. I to nie wszystko. Przemieniał się. Widziałam ciało Weroniki. Przecież rozszarpał je przemieniec. Nie mógłbyś. To byłem ja. W bazie Gierę nie było nic na temat Mii, ale było sporo o tym, co na mnie miało największy wpływ. Waltz powiedział, że Mija nie żyje. Muszę się stąd wydostać. A jeśli cię okłamał? A nawet jeśli nie? Nie zabiłeś Weroniki, Aiden. Nie byłeś sobą. Powtarzam, nie byłeś. Jeśli przemianę wywołał Waltz, zmusimy go, żeby to naprawił. Pomogę ci. Jak? Waltz stworzył inhibitory. Na pewno wie, jak odwrócić ich działanie. Co to? Chodźmy! Pewnie kolejny budynek runął. O Boże. Rzeźnik chce dokończyć swoje dzieło sprzed 11 lat. To Walt użył klucza i wtedy się wszystko zaczęło. O czym ty mówisz? Dylan nie chciał, żeby Walt dostał klucz GRE. Wiedział, co to znaczy dla miasta. Walt zabrał klucze Weronice i uciekł. Widocznie do czegoś go potrzebuje. Teraz już widzisz? Musisz go dorwać. Jego i Williamsa. Za wszelką cenę. Lawan nie kontroluje tych przemian. W każdej chwili mogę... Kiedy coś zacznie się dziać, po prostu idź do lampy UV. Sama ich nie powstrzymam, Aiden. Okej.
Załatwmy ich. Teraz mówisz jak Aiden, którego znam. Frank idzie z Juanem i Mattem do twierdzy. Chce się spotkać z rzeźnikiem. Co? Wyjąłeś mi to z ust. Powiedział, że Williams odezwał się do niego po nalocie i chce porozmawiać. Czy Frank całkiem oszalał? Dlatego zamierzam ubezpieczać tych kretynów. Idź do Rybiego Oka. Może uda ci się przekonać Franka, że to durny pomysł. A w razie czego, będę w pobliżu. Aiden, nie mów nikomu o Weronice. Pamiętaj, wiem, że to nie ty to zrobiłeś, ale Jack, stróżowie prawa będą mieli to... Nie mogą nam przeszkodzić. Nic z tego.